Jest przyjemne popołudnie. Zbliża się pora idealnego światła. Dzień był tak udany, że postanawiam go ukoronować spacerem. Ulubioną przechadzką z aparatem w dłoni. Idąc przed siebie, niewiele myśląc o potencjalnym celu podróży, liczę na to, że coś szczególnego wpadnie mi w oko. Nie przypuszczam jednak, że moja przechadzka nabierze zupełnie innego niż się wcześniej spodziewałam charakteru. Docieram do Parku Nowowiejskiego. Od razu skupiam wzrok na budynku Wydziału Architektury. Dziś wygląda naprawdę pięknie w promieniach zachodzącego słońca. Nie tak dawno jednak, pomimo iż bryła zawsze budziła mój podziw, przed remontem nieco straszyła swoim ponurym wyglądem. Jej fasady wyraźnie żłobiły ślady po kulach. Podchodzę pod budynek. Dziś po wojennych dziurach nic się nie uchowało. Remont ostatecznie załatał to, co jeszcze do niedawna było żywą pamiątką po działaniach wojennych. Ale ile budynków nosi podobne rany do dziś? Ile ulic wciąż zdradza ślady po wybuchach bomb? Jak wiele schronów wybudowanych w czasach Festung Breslau wsiąknęło w nasze miasto na tyle, że dziś ich nie zauważamy? Jak choćby schron, który wciąż znajduje się w mojej kamienicy? No i ostatecznie fakt, że w naszym mieście wciąż można znaleźć swastyki, budzi grozę i strach. Postanawiam wykorzystać piękne popołudnie i poszukać ran i zadr Wrocławia. Co dziś znajdę? Jak każde stare miasto, Wrocław ma bogatą historię. Tu się urodziłam, tu dorastałam i tu żyję. Miasto od zawsze mnie pasjonowało. Nazywam się Nadia Szagdaj i jestem pisarką. Stworzyłam postać Klary Schulz, by w swoich książkach móc opisywać historię dawnego Wrocławia. A ta otacza nas na każdym kroku. Wystarczy się rozejrzeć. Ruszajmy. Wspomnienie o pokiereszowanej fasadzie budynku Wydziału Architektury sprawiło, że postanawiam poszukać w mieście innych śladów po działaniach wojennych. Kieruję swe kroki w stronę niewielkiej uliczki o nazwie Ustronie. Czasem tędy przejeżdżam i za każdym razem widzę ścianę budynku, wyraźnie naznaczoną śladami po kulach. Podobnych wciąż jest pełno w całym Śródmieściu, choć to właśnie ono zachowało się najlepiej, jeśli mowa o poniemieckich kamienicach. Idę dalej szlakiem ołbińskim, obserwuję ostrzelane domy. Przy ulicy Paulińskiej stoi stara szkoła. Jedna ze ścian została wyraźnie poorana przez wojenne kule. Uważnie obserwuję bruk i mury. Mijam ołbiński bunkier, którego nie sposób przeoczyć. W końcu jednak docieram do placu Staszica. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie w tym miejscu w latach 1945-47 funkcjonował prowizoryczny cmentarz wojenny. Ciała piętrzące się stosami na ulicach Wrocławia trzeba było gdzieś pochować. Jednym z takich miejsc był właśnie niewielki skwerek, pozostałość po dawnym klasztorze ołbińskim, a później elegancki park. To tutaj grzebano zmarłych przez 2 lata, po czym cmentarz zlikwidowano. Dziś pięknie wyremontowany fragment ulicy Pomorskiej, zarówno park, jak i kamienice oraz piętrzące się nad nimi wieże kościoła świętego Bonifacego nie zdradzają ukrytych śladów po działaniach wojennych. Idę więc dalej. Niektóre ze śladów, jak nam się wydaje, wojennych, są śladami powojennymi. Z czego one wynikały? Bardzo blisko powojennymi. To po pierwsze dewastacja przez wkraczające do miasta oddziały sowieckie. To było rutynowe poniekąd działanie. Wojacy musieli mieć trochę rozrywki. Przewracanie pomników, czy zbijanie napisów, wybijanie szyb tam, gdzie jeszcze się ostały. Zabieranie sobie różnych pamiątek ze sklepów czy mieszkań, to było tak powszechne, oczywiste. Na cmentarzach to nie wiem, czy była dewastacja, pewnie z większym oporem, bo zabobonny lud ruski zachował większy szacunek dla zmarłych niż dla żywych. Park przy placu Staszica. Tak, tak, tak. Był to tymczasowy cmentarz, prawda? Cmentarz, w którym składano zwłoki, na którym składano zwłoki przede wszystkim ludności cywilnej. I w tym ofiar tej szaleńczej budowy pasa startowego w centrum miasta. Kiedy kopano fundamenty pod kredkę i ołówek, czego ja nie pamiętam, ale moja mama już bardzo dobrze, wykopano bardzo dużo ciał, więc prawdopodobnie gdzieś to tam też, ciały... To też, bo jeśli zwłoki były w takim stanie, że no, transport przysparzał problemów, to zazwyczaj właśnie starano się jakoś zagrzebać je, już nawet nie mówię pochować, tylko zagrzebać.
ze względów bardziej sanitarnych niż jakichkolwiek innych. Tak, żeby to jak najmniej absorbowało oddziały robocze od głównego zadania, czyli od budowy nikomu niepotrzebnego, niefunkcjonalnego lotniska. Jakie jest prawdopodobieństwo, gdyby teraz rozkopać śródmiejskie podwórko, losowo wybrane, że znajdziemy tam pochowanych? Nie można tego wykluczyć. Niewątpliwie też wiele takich miejsc pochówków wojennych już uległo nieodwracalnemu zniszczeniu przez roboty miejskie, budowlane. Natarcie szło od Legnickiej, prawda? Od niespodziewanej dosyć strony, bo od południa i od zachodu. Garnizon się przygotowywał do obrony raczej wschodnich dzielnic miasta, bo to było najbardziej oczywiste. Tak. Ale no, tak było dogodniej chyba dla atakujących, żeby... To zależało od logistyki przede wszystkim, a więc linie kolejowe, drogi, tak było dogodniej i już w czasie bezpośrednich walk, ale jeszcze i przed ich rozpoczęciem, obrońcy wyburzali znaczne partie miasta. To jest nie tylko efekt bezpośrednich działań wojennych, bombardowania, ostrzału czy saperskich jakichś akcji, bo i takie się zdarzały. W czasie walk wysadzano całe budynki, kościół na przykład na Grabiszyńskiej. Tak. Był odpalony przez rosyjskich saperów łącznie z obrońcami niemieckimi wewnątrz, żeby, tak, żeby otworzyć przejście dla ataków wzdłuż osi Grabiszyńskiej. Warto zwrócić uwagę, że we Wrocławiu często brakuje narożnych kamienic na skrzyżowaniach ulic. Zgadza się. To było działanie planowe i zalecane instrukcjami, bo chodziło o zniwelowanie dogodnych punktów ostrzału. Rozumiem. Na obie strony. Docieram na ulicę Strzegomską. Tu znalezisko jest wprost niebywałe. Nieremontowana fasada budynku z czerwonej cegły stanowi pamiątkę dla każdego, kto zechce uważnie się jej przyjrzeć. W tabliczkach umieszczonych na ścianie wciąż widnieją ślady po kulach. W jednej z dziur nadal tkwi pocisk. Następnym przystankiem w mojej podróży są okolice kolejnego już dziś placu, jednego z największych węzłów komunikacyjnych miasta. To tu znajduje niezwykły ślad po nazistach. Ze względu na bezpieczeństwo i dobro owego miejsca, nie zdradzam gdzie dokładnie, odkrywam niewielką swastykę umieszczoną na kołatce. Tak niebywałą pamiątkę można dotąd zauważyć w samym centrum miasta. Tyle lat po wojnie. Idę dalej, ściskając aparat w dłoni. W ilu procentach, 5/10, zachowała się ta budowa? Myślę, że 10% dawnych budynków, mniej więcej 10, kilkanaście, jeśli liczyć aglomerację wrocławską, bo wiadomo, te małe miejscowości, które włączono już po wojnie, ale nie wiem, czy możemy je brać w rachubę, bo one nie należały do Wrocławia jako... To zupełnie nieprawdopodobne. Do Breslau nie należały. No właśnie, zupełnie nieprawdopodobne. 10%, to jest praktycznie nic. Praktycznie nic. Jest uzasadnione podejrzenie, że w dniu kapitulacji tych budynków ostało się więcej. Ach, rozumiem. Natomiast kilkudniowy ten okres taki bezpański, to znaczy kiedy zdobywcy sobie zgodnie z rozkazem mogli pofolgować i odebrać nagrodę za zdobycie miasta, to sprawiło, że poszło z dymem mnóstwo budynków tych właśnie w nieuszkodzonej dzielnicy w Śródmieściu przede wszystkim. Tak. I później w okresie już odbudowy bardzo takiej ospałej i ślamazarnej, wiele tych budynków nie podniesiono z ruin, rozbierano je, bo i Warszawa potrzebowała cegieł. Konserwatorzy zabytków tak twierdzą, że jest taka pleśń wrocławska specjalna w kościołach warszawskich. Rozumiem, przeniesiona z cegłami. Tak. W którym roku ostatecznie było wiadomo, że miasto jest polskie, że będzie polskie i że można powoli zacząć na przykład w nie inwestować ewentualnie? No to można odpowiedzieć na różne sposoby. Myślę, że to konferencja poczdamska już w 1945 roku ustaliła, że będzie dawny Breslau polskim Wrocławiem. Była tylko kwestia, czy to będzie miasto graniczne. Etnicznie rzecz biorąc, proces wymiany ludności ciągnął się przez jakieś 2 lata, tak na większą skalę. To dopiero epoka gierkowska spowodowała, że to poczucie tymczasowości przeminęło i zaczęły się większe inwestycje w mieście. A i Niemcy się chyba pogodzili z tą zmianą, tak jak my się, chcąc nie chcąc, z bólem serca, pewnie niektórzy większym, niektórzy mniejszym, godzimy z tym, że Lwów teraz już nazywa się Lwiw i że ślady polskie są tam
konsekwentnie zacierane. Tak. Docieram do wzgórza partyzantów, do jednej z najciekawszych pamiątek po wojnie, pierwszego schronu dowództwa, Festung Breslau. Granitowa bryła wciąż twardo stoi tam, gdzie ją wybudowano. Można w niej dostrzec niewielkie otwory strzelnicze. W dalszej części konstrukcji postawionej tu na bazie podziemi bastionu sakwowego dostrzegam nieduży wypust. Jest to jeden z elementów naziemnych służących do filtracji powietrza pod ziemią. Obchodzę konstrukcję i pomyśleć, że nad głowami kryjących się wewnątrz dowódców Festung Breslau wznosi się urocza promenada, która jakimś cudem przetrwała wojenną pożogę. Gdy moja bohaterka Klara Schulz spotkała się z Gabrielem Hübschnerem, w tym miejscu szumiała elegancka fontanna, a wokół wszystko się zieleniło. Dziś promenada, nieczynna fontanna, a także późniejszy schron niszczeją w oczekiwaniu na remont, jak wiele innych, nadszarpnięte zębem czasu. Po odwiedzeniu bastionu sakwowego wyruszam na Aleję Dębową. Na jednej z willi wciąż widnieje rosyjski napis, którego pierwsze słowo, wojna, nadal da się bez problemu odczytać. W wyniku starcia dwóch armii, zabudowa ulic Ślężnej, Borowskiej i innych w pobliżu właściwie przestała istnieć. Pojedyncze ślady i stare fotografie przypominają o urokach tych miejsc. Sama będąc pod ich wpływem, część akcji swoich książek umieściłam właśnie tu. W drodze powrotnej przystaję przed dawną siedzibą piekarni Mamut. Ten niegdyś świetny budynek niemieckiej piekarni Konsum jest dziś w opłakanym stanie. Nie tyle wzbudza żal, co straszy swoją posępną, ostrzelaną ze wszystkich stron fasadą, sprawiając wrażenie, jakby miał się zawalić. Podobno ma w nim powstać hotel, dzięki czemu przestanie przerażać mieszkańców miasta. Wyjątkowa wielka niegdyś, nawet przyozdobiona bryła, jest świadectwem zaciekłych walk o to biedne miasto, które ucierpiało przez ludzką chciwość. Idę dalej. Zamierzam odpocząć, przysiąść na chwilę. Kieruję się do niewielkiej kawiarni nieopodal kampusu uniwersytetu. Przechodząc przez ulicę Neringa, staję oniemiała przed odsłoniętym przez obsypany tynk znaleziskiem. Na starym niemieckim napisie znajduję szczątki plakatu. Nie wiem, czy jest prawdziwy, choć nic nie wskazuje na to, by nie był. Stary papier nie pozwala na dokładne odczytanie niemieckiego napisu. Może jest to obwieszczenie wojenne, a może stary plakat reklamowy, lub też kiepski żart. Ale jeśli jest autentyczny i takie ślady są wciąż do znalezienia w naszym mieście, co przyniosą mi kolejne podróże po Wrocławiu? Nie mogę się doczekać odpowiedzi na to pytanie. Thank you.